Bardzo dziękuję. Ojcze dyrektorze, założycielu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojcze rektorze, pani minister, panowie ministrowie, szacowni goście, szanowni państwo. To wielka dla mnie przyjemność móc występować w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, instytucji o pięknej tradycji, od lat kształcącej, ale i formującej polską i młodzież polską i młodzież polonijną z całego świata, formującą w duchu wartości chrześcijańskich, w duchu patriotycznym, w duchu brania odpowiedzialności za to, co nas otacza, tej odpowiedzialności, tej nieobojętności na to, co nas otacza. To dla mnie wielka przyjemność, bo po raz pierwszy występuję także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej jako Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Od kilku miesięcy tutejsza uczelnia otrzymała od Ministerstwa Spraw Zagranicznych bardzo prestiżowy status, status Ośrodka Debaty Międzynarodowej, a więc oficjalnego ośrodka MSZ-u, który organizuje debatę publiczną, debatę, podkreślę, w skali międzynarodowej. Bardzo cieszymy się z tej współpracy. Dzisiejsza konferencja jest kolejnym dowodem na to, że decyzja MSZ-u była decyzją jak najbardziej słuszną. Ja pozwolę sobie tytułem dopowiedzenia do słów, które padły, pod którymi się podpisuję, dopowiedzenia o potrzebie tego typu debat, o potrzebie mówienia prawdy o naszej historii, mówienia prawdy także o Polakach ratujących Żydów, o relacjach polsko-żydowskich, o sytuacji w czasie II wojny światowej. Bo państwo mówili jak najbardziej słusznie o godności, o przykładzie dla młodzieży, dla dzisiejszych pokoleń, o tym, że trzeba przywrócić prawdę, która była przemilczana, niekiedy nawet zakłamywana, choćby w wyniku żelaznej kurtyny i tego, że byliśmy w debacie publicznej na Zachodzie po prostu nieobecni jako głos Polski. Ale chciałbym zwrócić uwagę, jako minister, który nadzoruje Departament Dyplomacji Publicznej, tej debaty publicznej o kraju, o tym, że tego typu debaty, tego typu działania przywracające prawdę o II wojnie światowej, prawdę o postawie Polaków w czasie II wojny światowej są, uwaga, także inwestycją w przyszłość. Nasze spotkanie jest inwestycją w przyszłość, dlatego że w dzisiejszych czasach, w dobie XXI wieku, w dobie mediów informacyjnych, w dobie społeczeństwa informacyjnego, klasyczna dyplomacja jest w dużej mierze wspierana przez dyplomację publiczną. My wyobrażamy sobie dyplomację, że to jeden pan w smokingu odwiedza drugiego w meloniku i dyskutują ambasador z ambasadorem. To oczywiście też cały czas odgrywa rolę, ale w dzisiejszych czasach ogromną rolę odgrywa oddziaływanie na społeczeństwa, oddziaływanie danego kraju na społeczeństwo. Bo w dobie państw demokratycznych ogromną rolę w podejmowaniu decyzji, w którą stronę dany kraj idzie, odgrywa opinia publiczna, odgrywają media, odgrywa społeczeństwo. Słusznie w kraju demokratycznym politycy słuchają się społeczeństwa w swoich decyzjach, przynajmniej powinni. I drodzy państwo, gra toczy się o to, w jaki sposób w oczach społeczeństw będzie postrzegana Polska i Polacy. Czy będziemy krajem, który będzie budził sympatię i szacunek, czy będziemy krajem, który będzie budził negatywne emocje. Bo tak naprawdę politycy, choćby podejmując decyzje w zakresie bezpieczeństwa Polski, będą w niemałym stopniu kierować się opinią publiczną. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że Polska jest zagrożona. Oczywiście jesteśmy w NATO, jest artykuł 5, ale tak naprawdę od decyzji poszczególnych członków NATO będzie zależeć skala pomocy Polsce w przypadku zagrożenia. I teraz, jeśli Polska w oczach opinii publicznej tych krajów będzie się kojarzyć z krajem, który zdał egzamin w najtrudniejszych próbach, który powiedział jako pierwszy nie totalitaryzmowi, Hitlerowi. Polska była krajem, który powiedział po raz pierwszy nie, który nie stworzył żadnego rządu kolaboracyjnego
z nazistowskimi rządami, z nazistowskimi Niemcami, który stworzył największe państwo podziemne, właśnie walczące o wolność i niepodległość, który wreszcie w momencie próby i zbrodni Holokaustu udzielił, ryzykując w sposób nieporównywalny z innymi okupowanymi krajami, życie, zdrowie bliskich, także największej pomocy Żydom. Jeśli będziemy się tak kojarzyć, prawdopodobieństwo sympatii opinii publicznej, jakiegoś zobowiązania wobec Polski będzie znacznie wyższe niż jeśli będziemy się kojarzyć z tym, co niekiedy miało miejsce w poprzednich latach, pedagogiką wstydu i różnymi tego typu działaniami, czyli jeżeli będziemy się kojarzyć z krajem małym, podłym, który w momencie, prawda, próby uczestniczył w Holokauście, w zasadzie wyręczał tajemniczych nazistów w tym procederze. Sądzę, że jeżeli tak będziemy postrzegani, opinia publiczna w innych krajach będzie z mniejszym entuzjazmem naciskać na swoich rządzących, żeby Polskę ratować, żeby Polskę wspierać. Prawda? To jest oczywiście przykład skrajny. Na szczęście żadna agresja nam nie grozi, ale chcę Państwu pokazać pewien mechanizm podejmowania decyzji i mechanizm potrzeby prowadzenia dyplomacji publicznej, dyplomacji historycznej, potrzeba walki o prawdę. Wszystkie poważne kraje na świecie to robią. Robią to Amerykanie, robią to Niemcy, robi to Izrael, robi to Francja. Każdy poważny kraj na świecie prowadzi dyplomację publiczną, prowadzi dyplomację historyczną. No i Polska zaczyna prowadzić tą dyplomację, mam wrażenie, zaczyna prowadzić tą dyplomację tak, jakbyśmy chcieli od roku i nasze służby dyplomatyczne w tym roku już podjęły szereg działań. Państwo wspominali o Markowej, tutaj patrzę na pana doktora Szpytmę. Służby dyplomatyczne zrobiły wszystko, w 40 miejscach na świecie, 40 placówkach odbyły się wielkie konferencje podkreślające otwarcie Muzeum Polaków Ratujących Żydów, a de facto podkreślające tematykę Polaków Ratujących Żydów w czasie Światowych Dni Młodzieży, o których z kolei mówiła pani minister Kempa. Wspólnie z IPN-em wydaliśmy ponad 500 000 egzemplarzy o historii Polski, również z akcentami jednoznacznie pokazującymi prawdę o sytuacji w czasie okupacji, o właśnie pomocy Polaków Żydom, o tym, jakie było to ryzyko, jaką cenę się za to płaciło. Wreszcie o w ogóle postawie Polaków w czasie II wojny światowej, czyli właśnie braku kolaboracji, powstaniu państwa podziemnego. I to dostał, drodzy Państwo, w swoim języku każdy uczestnik Światowych Dni Młodzieży. Każdy gość z zagranicy, który przyjechał do Polski na Światowe Dni Młodzieży, dostał do ręki w swoim języku od Ministerstwa Spraw Zagranicznych i IPN-u publikację pokazującą prawdę o Światowych Dniach Młodzieży. Także to tego typu działań moglibyśmy wymieniać wiele. Już nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły, ale serdecznie Państwu dziękuję, bo także ta konferencja w ramach prac Ośrodka Debaty Międzynarodowej MSZ-u, jaką jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej, wspaniale się wpisuje w tą współpracę i bardzo dziękuję Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej za tą wartościową inicjatywę, za tą dzisiejszą debatę i za wszystko, co Państwo robicie. Ojciec dyrektor był uprzejmy wymienić skromnie fragment tego, bo tak naprawdę dzieło jest imponujące. Mamy świadomość, że do roku 2015 ta praca, to wielkie dzieło było prowadzone przez kilka środowisk poczuwających współodpowiedzialność za to, co ich otacza, między innymi właśnie przez środowisko Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, środowisko Radia Maryja, Telewizji Trwam. I bardzo serdecznie dziękuję. Mogę teraz powiedzieć, państwo polskie niemal dołącza się do tego wielkiego dzieła i teraz będziemy już w znacznie większej skali wspólnie to robić. Dziękuję uprzejmie.